Dzień dobry, witam Państwa. Środek października, jutro oczekiwane otwarcie Bazarku Miejskiego nowego, a zarazem starego Bazarku Miejskiego. Ale w związku z tym mam dla Was niestety nie do końca oczekiwaną informację. Otóż rozmawiałem dziś z przedstawicielem Stowarzyszenia Bazar Ząbki, inwestorem właśnie tej naszej miejskiej, jakże oczekiwanej inwestycji. Niestety jutro otwarcia nie będzie, za co przepraszam Państwa w imieniu swoim, stowarzyszenia i wszystkich, którzy na tą inwestycję oczekiwali. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie otwarcie, ale na pewno niezwłocznie o tym Państwa oczekujemy. Niewykluczone, że to będzie już przyszła sobota. Żeby nie było aż tak smutnie, mam dla Państwa inną informację. Otóż w najbliższy poniedziałek będą utrudnienia związane z ruchem w okolicach Urzędu Miasta. No, niby smutna informacja, ale jednak wesoła, bo one są związane z faktycznym uruchomieniem inwestycji budowy tunelu drogowego w naszym mieście. W związku z tym bardzo Was proszę wszystkich o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, ale również o omijanie w miarę możliwości okolic Urzędu Miasta, fragmentu Wojska Polskiego, kolejowej, ronda w ulicy Wojska Polskiego. Jeszcze jedna bardzo dobra i ważna informacja. Otóż w środę najbliższą rusza budowa ulicy Piastowskiej. Ulica, która czeka na swoją budowę, na swoją kolej już kilka ładnych lat, wreszcie będzie budowana. Jesteśmy również na takim ostatecznym etapie przygotowania inwestycji, uruchomienia przetargu na budowę ulicy Wiosennej, co mam nadzieję nastąpi również niedługo, mówię o samym ogłoszeniu, natomiast budowa będzie trwała aż do wiosny przyszłego roku, takie mamy przynajmniej założenia. Proszę Państwa, oprócz tego jest jeszcze jedna informacja ciekawa. Te wodociągi, które się buduje, które są budowane, to widać. Natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiony również uruchomiona budowa wodociągu w ulicy Kolejowej do tak zwanego osiedla nadleśnictwa Drewnica. To tyle informacji pozytywnych. Życzę Państwu miłego, owocnego weekendu. Do zobaczenia niebawem.